Mamy 9:10, jest 22 marca 2021 rok, poniedziałek. No, misia pojechała przed chwilą do weterynarza. Pan Irek taksi numer 2 ją zabrał, pojechał. No, mamy 5,2 stopnie w tej chwili. Cieplutko się robi, kochani. Zobaczcie, kotki powychodziły na słonko. Posiadały, poukładały się i się grzeją, wygrzewają. Szpaki też słychać, jak ćwierkają. A Chińczyk, nasz survivalista, się wygrzewa. Proszę. No, kapitan Żbik chce na ręce, żeby go brać. Już tu wskoczył. Basiorek, Kiciulek też tu siedzi, wygrzewa się. A tutaj mamy kogo? Mamuśkę też się wygrzewa. Nasze kotki z Doliny Królów też się wygrzewają. No, zrobi się jeszcze cieplej, kochani. To będę te liście wszystkie tutaj wygrabiał. Poproszę kolegę Marcina, mi pomoże. Zobaczcie, wczoraj Marcin przywiózł następne 5 taczek. Wcześniej było 5 taczek. Wczoraj 5 taczek, także mamy 10 taczek. No, wcześniej też tu były. No i taki, zobaczcie, górka piasku, wyrównałem i kotki, żeby się załatwiały. Także cieplutko się robi, będzie coraz cieplej. A my dzisiaj od obiadu będziemy jeść już na stołówce posiłki. Pan Irek przywiózł mi tutaj karmy, bo mówi, że kupił, ale jego kotki nie chcą jeść. Nie wiem, co to za karma, zobaczcie. No, nasypałem tutaj kotkom, żeby sobie jadły. Na razie rewelacji nie ma, ale to może wynikać też z tego, że było śniadanie i kotki dostały Feliksy, czyli się najadły. O, przyjechała pomoc drogowa, czy zarządu dróg, panowie. A, śmietnik będą opróżniać, tak? A, śmietnik opróżniają. No, tutaj postawiłem ten stolik z fotela, żeby pan Irek, jak przyjedzie, jak mnie by nie było, to żeby tutaj położył torbę z misią. Julcia przyszła jak zwykle, ona zawsze chodzi ze mną. Julinko, a do bocianówki wejdziesz, co? Kiciulka. No, ona to się trzyma mnie. Boże, jak ona chodzi. Oho. Słyszycie? Gdzieś żurawie lecą. O, lecą tam. O, widzicie? Żurawie. Wiosna leci. Leci wiosna z żurawiami. Leci. Piękny widok. Budzi się życie.
Budzi się życie do życia. Poleciały. No, umówiłem się z panem Zygmuntem. On mieszka w taka wioska 10 km od Trzebiatowa w kierunku na Kołobrzeg. Nazywa się Gołańcz Pomorska. I tam na polach zbierają się żurawie. Mówię, już są. Już od pewnego czasu. Ale czekamy, przynajmniej ja czekam na Gody. Na Gody. On mi ma powiedzieć i mam jechać i sfilmować Gody żurawi. Ten taniec żurawi, jak one podskakują na polach. Wydają głosy godowe. Co, Julinko? No, Niunia. Także zobaczymy. Ten klęgor, tak? Bo tak się nazywa te głosy, które wydają żurawie. Klęgor. Tutaj nasze Kiciusie. A tutaj Julcia. Ona się wtopiła. Ma brązowe futerko. Takie burę. Nie odróżnia się prawie od na tle liści. Te białe łapki widać. No tak, koło południa pojadę do Gryfic, kochani, do szpitala. Raz na kwartał jeżdżę na kontrolę do urologa w związku z prostatą. Wiadomo, po 40, po 50 to mężczyźni muszą kontrolować, tak jak kobiety piersi, tak mężczyźni prostatę. No, pojedzie ze mną opiekunka. Tam jest szpital i muszę wam powiedzieć, kochani, że to jest znany szpital w Polsce ze względu na specjalizację w leczeniu oparzeń. Drugi jest na Śląsku. Gdzie to? W Siemianowicach Śląskich? Czyli podobnie brzmiąca miejscowość na także pojedziemy. Pan doktor USG sprawdza wielkość gruczołu, nasmaruje mi tam brzuch jak kobiecie w ciąży i poda wymiary, milimetr na milimetr. Spyta się, ile razy siusiu w nocy robię. I da na skierowanie na następne wizytę i na badanie tego PSA. Zobaczcie, jak kotki siedzą. Siedzą i prawie się nie ruszają. O, widzicie? Siedzą, leżą. O, tylko idzie kapitan Żbik. Chodź, chodź, Kiciulku, chodź. O, to jego największy rywal, Szramek. No, skaczesz na kolana? No, hop. Chodź, Kicia. Kapitan. Skaczesz? No. Skoczysz czy nie? Nie chce ci się. Też się wygodny stałeś. O.
Pieszczoch zaraz idzie. Ten też na ręce, żeby go wziąć. Kiciulek. Tak, cieplutko, przyjemniutko. Proszę, jak się wyciąga. A tutaj kapitan Żbik też się wyciąga. Wiosna. O, oj, 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 jaki długi jestem. Tak jakby na wyścigi pokazywały, który dłuższy jest. No. I pieszczoszek też idzie, tak? Też będziesz robił fikumiku i się wyciągał, co? Kicia. No, tutaj słońce grzeje, tu nie ma tak gałęzi drzew, to jest taka luka. Także nawet jeżeli liście drzewa się zazielenią, to tutaj jest zawsze taka luka, jest słońce. I kotki będą wychodzić. Już dzisiaj Romeo był na dachu, leżał, się wygrzewał. Jeszcze któryś tam był. A gdzie jest Romeo? Był. Ale gdzieś poszedł. I się schował. Nie ma Romeo. O, proszę, już wchodzi. Szramek. On lubi tam, o, tutaj na tym się wygrzewać. No i co, idziesz, nie idziesz? Idź, Szramek, kicia. No zobaczę, gdzie pójdziesz. Idzie. Idzie, Szramek. Ho, ho, ho. Tutaj na linoleum chcę skoczyć. Tak, tu. Już. Drapanko. I gdzie będzie spanko? Już paczek przyleciał na gałązkę. I proszę, ułożył się jednak tutaj. No tu narobiłem tych, to nazwie spoczników. Tutaj, 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 żeby kotki mogły się w dowolnym miejscu, gdzie im się zachce, mogły się wyłożyć, położyć. Żeby nie była tylko deska goła i nic więcej. No, ogrzewanie wyłączyłem. Dzisiaj gdzieś liczę, że będzie około 7 stopni. Może nawet więcej podbije. Jak widzicie, te kartony u nas, no to jest akurat karton po wózku, który pan Piotruś nam
podarował. Ale tu są po bananach, owocach, tych innych kuchnia, co dostaję, ciasta. To ja zbieram. I daję tutaj kotkom, żeby mogły się położyć. A lubią wchodzić w kartony. A Julcia teraz. Co ona zrobi? Julka. A, piaseczko. Piaseczko. Się wytarzać. Kąpiel w piasku. Ptaki szczególnie w piasku. Kąpiel. I po co kąpiel robią w piasku? To chyba na te wszelkie tam robale. Pchły, nie pchły. Jakieś no, dziki to na przykład w błocie się tarzają. To później jak te błoto wyschnie, taka skorupa się zrobi gęsta. To jeżeli tam jakieś mają te robale na sobie, no to tak zaklajstrują błotem, że te robale później z braku powietrza duszą się i giną. Taka skorupa w błocie, jak wyschnie, to później się szybko krusy odpada. Nie ma problemu. Także natura, przyroda sobie radzi, jak może. No na przykład małpy to często kradną ten węgiel drzewny z ogniska, jak się kije drzewo spali, i one zjadają później. No to właśnie też jak mają jakieś tam w żołądku robaki czy coś. Poza tym no dla ludzi w aptekach można kupić węgiel drzewny w pastylkach. To jest dobre na wszelkie sensacje żołądkowe. Ja oczywiście też korzystałem z tego nieraz. Bo w ten czas ten węgiel drzewny, ten koktajl, który tam w żołądku jest i nam przyprawia mdłości i wymioty, węgiel pochłania, wiąże z sobą, jak gąbka wchłania, no i się czujemy lepiej. O, jak się tutaj do Julci mizży. Julcia nie lubi. Julcia to jest charakter Maćka. Ona za bardzo nie chce się spoufalać towarzystwa innych kotów. Dlatego ona do bocianówki nie wejdzie. Już tutaj jest to tylko ze względu na mnie. Bo sama by tu nie przyszła. Jak się poukładały kićki, pasiorek, szramek na wysokości, chwała i pokój ludziom dobrej woli. Nawet nasz kapitan Żbik też się kokosi. O, ale się kokoszą. Jeden przez drugiego, zobaczcie. A ten nawet kosi robi pieszczoch łapkami razem. Majeczka tutaj. Położyłem poduszkę, bo ten fotel tam trochę namógł. O, tu nieżywy, umarł.
Kto to taki nieżywy? Co? Chińczyk. Się turlają kotki. No, tutaj przegłodniał pieszczoch, wskoczył, podjada. A mamuśka co, kicia? Mamuśka też nie lubi z kotami się do kotów zbliżać. Owszem, ona tu przyszła, nawet do bocianówki wchodzi, je tam, śpi. Ale, a proszę, ale nie chce bliżej kotów. Trzyma ten dystans społeczny, koci. No i gdzie mamuśka, skoczysz? Julcia tam odeszła na bok w cień. Tak. Pięknie się ciepło, ładnie robi, kochani. Nawet gołąbek tutaj do nas. O, poleciał, poleciał. Poleciał gołąbek. Jak ładnie ptaszki śpiewają. Jak w jakiejś oranżerii ptasiej. Kochani. Jak tu pięknie. Latem. Jak na wsi. Jak w lesie.